Witam Państwa bardzo serdecznie na naszej skromnej uczelnianej. Jest to pierwsza część tego wydarzenia dzisiejszego, bardzo ważnego. Jest otwarcie właśnie Skweru Poetów. Natomiast, proszę Państwa, także ogłaszamy niniejszym, jako kapituła tutaj zebrana konkursu, ogłaszamy konkurs na osobę, która zostanie wyrzeźbiona w późniejszym czasie. To wielkie wydarzenie. No, humaniści zainicjowali piękną akcję. Mamy pana Rafała Sonika, który sponsoruje to wszystko. Dziękuję pięknie. Pomysł humanistów, ale wydrukujemy rzeźbę techniką 3D i to będzie taki nowoczesny akcent. Marzenia to jeszcze niewystarczające, żeby poczuć się spełnionym, to jednak kiedy zamienia się je w wyzwania, stają się już celem podróży. Dwa słowa to ja nie potrafię, może będą dwa zdania. 8.9.2017. Jeśli się taki chochlik zdarzył, to jestem głęboko przekonana, że wszystko będzie dalej znakomicie. W świętej pamięci profesor Mazurek, który nauczył nas nie tylko szacunku do literatury i świadomości znaczenia literatury, ale też o dziwo nauczył nas, 15-16-latków, czytania wierszy. Oto skwer dziś otwieramy, pełni dumy, pełni chwały. By nam służył wszystkie dni, na tym skwerze kto? My. Skwer nieduży, choć wspaniały, trochę czarny, trochę biały, lecz ma jedno to przesłanie, by w zadumę pobadł pan i panie. Niech oddechem służy lata, niech się brać studencka swata, prawie pod brzozami, prawie w lesie szczerym, niech stąd w świat mkną bohatery. Otwieramy uroczyście, prosząc duchy o asystę. Już otwarty, wielkie brawa, uczelniana wielka sprawa. Uroczyste przecięcie z wstęgi. Tym razem, proszę trzymać to koło. Brawa. Dzień dobry. Kilka miesięcy temu spotkaliśmy się po raz pierwszy. To spotkanie było tak owocne, że rozpoczynamy współpracę z panem Rafałem Sonikiem. Wszyscy mówimy o tym, że nauka powinna współpracować z biznesem. Jest na szczęście coraz więcej przykładów takich projektów. Przemysł, gospodarka jest żywotnie zainteresowana tym, żeby być jak najbliżej szczególnie uczelni wyższych, które edukują nasze kadry. Który jest naszym zdaniem dzisiaj wielkim, niewykorzystanym potencjałem wzdłuż rzeki Białej, był przeznaczony edukacji, rozwojowi dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych. Uważamy, że ten teren ma gigantyczny potencjał i że od naszej współpracy zależy, czy będziemy potrafili zaprezentować taką propozycję, którą władze miasta i województwo uznają za wartą wsparcia. To za wcześnie mówić o kamieniu mogę, bo przedsięwzięcie jest bardzo ambitne. My jesteśmy jako podmiot gospodarczy tym czynnikiem sprowadzającym do rzeczywistości. Studenci są dzisiaj na szczęście bardzo aktywni. Zdają sobie doskonale sprawę z tego, że ich pozycja w społeczeństwie zależy od poziomu ich własnej edukacji. Jest potrzebne i wiemy na pewno, że to się spotka ze świetnym przyjęciem. Witam Państwa jeszcze raz. Proszę bardzo, tutaj tyły. Państwo, którzy stoicie z tyłu, można usiąść na schodach, albo tutaj mamy jeszcze miejsce. Już za minutkę zaczynamy. Dakar nauczył mnie pokory i nauczył mnie tego, co dzisiaj jest najważniejszą chyba dewizą mojego życia. Otóż każdy z nas bez wyjątku jest ziarnem piasku na pustyni. Ale coś nas od tego ziarna pustynnego piasku różni. Według mnie jest to tylko jedna różnica. Wolna wola. Warto z tej wolnej woli korzystać. Warto odwracać się do ludzi jasną, ciepłą, dobrą stroną. Wygrywam etap, jestem w euforii, następnego dnia psuje mi się pojazd. Przegrywam, jestem ostatni, jestem załamany. Ale mam tylko minuty, najwyżej godziny na to, żeby znaleźć sobie
energią, żeby znowu stanąć na starcie i mimo tego, że przegrywam i jestem ostatni, wierzyć wciąż, że kiedyś mogę wygrać znowu.